Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość.x.pl. Jesteśmy w willi generała Ziętka, a jesteśmy ja i mój gość Mateusz Bielesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy mówić o piramidach w Egipcie? Nie. Będziemy mówić o piramidach... Piramidach nad Wisłą. O. Piramidy nad Wisłą, które są znane dzięki panu w sumie w każdym możliwym zakątku świata. Proszę mnie poprawić, jeżeli tak nie jest, ale wydaje mi się, że mam rację. Muszę już od razu podprawić. Jeżeli wszyscy mówią w języku polskim, to oczywiście jest taka możliwość, zakładam, że jednakże nie. Jednak tak, bo film był w języku polskim. Tak, mimo wszystko film był pokazywany na trzech kontynentach i na tym się na razie zamknęło. I mówimy o filmie, jeżeli ktoś jeszcze nie zobaczył, to proszę powiedzieć, jaki jest tytuł, bo można zobaczyć w sumie w internecie za darmo, prawda? Tak. Jaki to jest tytuł? Film nosi tytuł Uzdrowisko architektura zawodzia i jest dostępny na platformie internetowej Telewizji Polskiej. Tak. I mówi o czym, gdyby pan mógł? Mówi o konflikcie, jaki występuje pomiędzy architekturą a przyrodą. Na przykładzie Uzdrowiskich piramid. Jest to autorski pomysł reżyserki filmu. Ale pan był jest inicjatorem całej akcji, że tak się wyrażę. Tak, ja byłem tylko, że tak powiem, pomysłodawcą, producentem tego filmu i do współpracy zaprosiłem ludzi mądrzejszych od siebie, tak, jeżeli chodzi o obraz, filmowanie i jeżeli chodzi o reżyserkę, to osobę, która na co dzień zajmuje się projektowaniem. I z filmu można dowiedzieć się, że przecież piramidy tak świetnie współgrają i korespondują z tym krajobrazem górskim na przykład. Pojawił się tutaj problem, jak zachować w największym stopniu przyrodę, a mimo wszystko zbudować obiekty, które będą służyły tym robotnikom. I tutaj właśnie uwidocznił się geniusz projektantów śląskich, Henryka Buszko i Aleksandra Franty, którzy zaprojektowali zespół sanatoriów w Ustroniu, w kształcie właśnie piramid. I pan Aleksander jest również jednym z bohaterów. Pan Aleksander Franta jest głównym bohaterem naszego filmu dokumentalnego. To on zaprojektował, narysował piramidy oraz sanatorium. On jest głównym twórcą tego całego zespołu. I spotykamy się w tym miejscu nieprzypadkowo, bo tutaj była jedna ze scen. Wywiad jest z panem Aleksandrem, tak? Tak, dokładnie w tym miejscu miało miejsce kręcenie pierwszych scen do filmu dokumentalnego. Tutaj był właśnie robiony wywiad z panem Aleksandrem Frantą. Trwał on wiele godzin przez 2 dni, ale mimo wszystko ten starszy człowiek nie okazywał tego, że jest już w tak podeszłym wieku. Sprawnie wszystko zostało przeprowadzone, tak? I finalnie i my, i on byliśmy z tego zadowoleni. Tak, i bardzo ciekawie to wygląda, i bardzo ciekawie jest przedstawiona ta historia. A jak pan wspomina pracę nad tym filmem, pracę z ludźmi? No to na pewno było dla mnie olbrzymie przeżycie. Nigdy przecież wcześniej nie sądziłem o tym, że będę się takimi rzeczami zajmował. Wszystko wyszło tak jakby z przypadku, tak? Ale te przypadki trzeba było po prostu wykorzystać i to się oczywiście udało. To był na pewno fajny czas, który wspominam i na pewno będzie jeszcze długo w mojej pamięci. Mhm. Film był pokazywany w Palm Springs w Kalifornii, tak? Na festiwalu? Tak, na festiwalu. Jak Amerykanie odbierali ten film? To było właśnie dla mnie takie znowu nowe doświadczenie, gdzie na własnej skórze jakby przekonałem się, że architektura jest czymś zupełnie autonomicznym wobec ideologii czy systemu, który była tworzona. Mówię tu konkretnie o architekturze powojennej w Polsce. Ponieważ jury, które wybierało film dokumentalny traktujący o architekturze, nie utożsamiało go z systemem politycznym, który wówczas występował w Polsce. Doceniło wartość architektury, która wtedy powstała. To tylko świadczy o tym, że architektura jest czymś zupełnie autonomicznym w świetle polityki i ideologii. Czy planuje pan w jakiejś przyszłości najbliższej bądź dalszej jakiś kolejny film, który jest związany z naszym regionem? To znaczy, teraz bym jeszcze nie chciał o tym mówić, tak? Na pewno są jakieś pomysły, nie tylko... Spokojnie, to proszę powiedzieć tylko mi, a będziemy jakoś później ewentualnie włączać widzów też. Nie, tak żartuję. Czyli rozumiem, że to jest top secret, tak? Na razie o tym nie mówmy, tak? Nie jest to w 100% po prostu pewne, więc wolę o tym, tak?
nie ogłaszać. Rozumiem, że pracuje pan w muzeum. W archiwum wojskowym, stąd pewna tajemnica państwowa obowiązuje i tego się będziemy trzymać. To zapytam o książkę, bo wiem, że planuje pan książkę. Tak, od czasu, kiedy zainteresowałem się tematem zawodzia, zacząłem zbierać materiały na ten temat, zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy... Na temat Czasów. W Ustroniu, tak. W Czasów w Ustroniu. Co się z tym wiąże, architektury zawodzia i dzielnicy Jaszowiec również w Ustroniu. Od tego momentu przeglądam różne archiwa, rozmawiam z ludźmi, aby mieć jak najszerszy obraz całego zagadnienia, jakim były w czasach PRL-u, właśnie konkretnie w Ustroniu. Bo mają stronę taką jasną, ale też taką trochę inną, o której mało kto może wie. Tak, ja tylko przeczytałem taką jedną informację o inwigilowaniu turystów, którzy tutaj przybywają przez służby bezpieczeństwa. Jak to wyglądało? Czy może pan tak, nie zdradzając oczywiście całej książki, całego pomysłu, natomiast to jest taki, wydaje mi się, ciekawy trop. Jednym z elementów turystyki wczasowej w PRL-u były zadania kontrwywiadu wojskowego na terenach przygranicznych, gdzie inwigilowano turystów przybywających z zagranicy. Była cała siatka kontaktów operacyjnych, kontaktów służbowych na najwyższym szczeblu TW, którzy informowali te służby o turystach przybywających z zagranicy. Ta siatka była bardzo dobrze rozbudowana. Te kontakty były w domach wczasowych, w hotelach. I głównie chodziło o to, aby rejestrować turystów przybywających z krajów kapitalistycznych, którzy mogli według służb naszych wewnętrznych działać dla wywiadów zagranicznych. Stąd ta inwigilacja, w którą było zaangażowanych naprawdę sporo osób w Polsce. Do tej pory temat prowadzenia działań wywiadowczych przez Wojska Ochrony Pogranicza nie był prowadzony, także jest to temat, który trzeba odkryć, a dobrym przykładem, tak się złożyło, jest właśnie Ustroń. A pan bywał na wczasach w Ustroniu? Ja na wczasach nie, ponieważ pochodzę z Ustronia, natomiast chodziłem na rehabilitację na zawodzie już od wczesnego dzieciństwa do 18 roku życia. Chyba bardzo ważne jest to, że doceniamy to, co mamy wokół siebie, a często jest tak chyba, że ludzie myślą, no to jest na co dzień, tak? Na przykład Rotunda Romańska w Cieszynie jest na co dzień dla mieszkańców Cieszyna i nawet chyba nie zdają sobie sprawy, jaką mają cenną rzecz. Tak? A gdzieś przez pokazanie tych piramid, tej architektury zawodzia, innym też chyba pan docenił to miejsce, tak, z którego pan pochodzi. Przecież z tym widokiem piramid żyłem na co dzień, więc też mi się wydawał czymś oczywistym. I prawda jest taka, że musiałem to zobaczyć z daleka, tak? Ponieważ moje częste wyjazdy do Katowic spowodowały, że zainteresowałem się architekturą powojenną, śląskimi architektami. Dopiero tam dowiedziałem się o architektach Buszko i Francie, którzy zaprojektowali zespół uzdrowiskowy w Ustroniu. Chyba jeszcze Osiedle Gwiazda w Katowicach? Osiedle Gwiazdy, Osiedle Tysiąclecia, to jest duet architektów, którzy stworzyli obiekty, które są już elementami tożsamości mieszkańców poszczególnych miejscowości, bo i dla Ustronia będą to piramidy, natomiast dla Katowic jest już to Osiedle Tysiąclecia, popularny Tausen i Osiedle Gwiazd. To one jakby po części definiują mieszkańców tych miejscowości. Jeszcze pan Szewczyk był jednym z pomagających temu, tak, wspomagających ten zespół, tak? Fenomen też Buszka i Franty polegał na tym, że mieli oni pracownię autorską w PRL-u, co było nie do pomyślenia w realiach tamtego systemu, gdzie tworzono wielkie miastoprojekty, olbrzymie po prostu kombinaty, że tak powiem, projektowe, gdzie pracowało mnóstwo ludzi, tak, od projektantów, kończąc na instalatorach sanitariów. Natomiast tutaj była pracownia tego duetu, gdzie to oni brali odpowiedzialność, nie cała organizacja jako miasto projekt, tylko całkowicie oni za to, co otworzą. Nie mamy zbyt wiele czasu, ale gdyby pan mógł w kilku zdaniach scharakteryzować architekturę PRL-u, to co by pan powiedział? Że duży wpływ mimo wszystko miała na nią ideologia i polityka władz. Była to często architektura wolontarystyczna, że jeżeli władze zadecydowały, gdzie co ma powstać, tam to powstawało. Mimo wszystko, pomimo tego, że
powstało wiele obiektów czy całych osiedli, które nie wzbudzają specjalnego zainteresowania, to znajdują się w Polsce obiekty, które już wówczas, kiedy powstały, znalazły uznanie w oczach zagranicy, również po stronie zachodniej żelaznej kurtyny. Tak więc określenie sozmodernizm jako coś, co trzeba negatywnie odbierać, mija się z rzeczywistością. Jest wiele przykładów, między innymi Zawodzie czy Osiedle Tysiąclecia, które wybijają się ponad przeciętność nawet architektury współczesnej, która powstaje dzisiaj i dlatego należy się szacunek i uznanie. Wspomniał Pan o architekturze współczesnej. Jaka ona jest? Podobają się Panu te reklamy wszędzie? Te banery reklamowe? Nie podoba mi się chaos przestrzenny. Właśnie. Jak to jest tak fajnie, kolorowo iskrzy się wszystko jak na święta. Święta właśnie przez 365 dni w roku. Wielokrotnie zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest. Przeglądając szczególnie materiały powstałe z lat 90. Może naturalną reakcją ludzi na to, że nic nie było, wszystko było szare, było takie zachłyśnięcie się po prostu wolnością, kolorem i tak dalej. I powstawało wiele rzeczy, które po prostu funkcjonuje do dzisiaj. Z tym się oswoiliśmy i wydaje nam się, że to jest czymś oczywistym, czymś normalnym. Tymczasem tak w ogóle nie powinno być. Tutaj jak wjeżdżamy w te tereny, to nie widziałem jakichś tak przesadnie nagromadzenia kolorów. Na szczęście ta willa jest poza tym systemem, tak? Tak. A są takie miejsca w naszym regionie, które chętnie by Pan zmienił? Bloki, prawda, które są, kolory bloków, które są w różnych kolorach rewitalizowane. Jest to tak zwana pasteloza, która pochłania nasz kraj po prostu i jest brzydka. Nie wygląda dobrze, tak? I drugą sprawą, którą na pewno bym dzisiaj usunął, zlikwidował, jest natłok reklam, które są po prostu w dobie internetu. Często może ludzie, właściciele tych reklam nie zdają sobie sprawy, zupełnie niepotrzebne. A skąd u Pana zainteresowanie architekturą, historią sztuki, bo tak możemy trochę iść w tę stronę też? Zainteresowanie jest związane z Zawodziem. To był punkt taki zapalny, który właśnie zachęcił mnie do czytania, pogłębiania swojej wiedzy o tamtych czasach, o tamtej architekturze. Nie jestem architektem, nie jestem historykiem sztuki, także mogę się patrzeć na to z dystansu, a najbardziej w tym wszystkim nie interesują mnie same formy, to człowiek, architekt jako człowiek, tak, jak on realizował swoje myśli, swoje wizje w tamtym systemie. Gdy rozmawialiśmy na chwilę przed włączeniem kamery, wspomniał Pan o takim pojęciu jak homo kreator. Co to znaczy? W jakim kontekście? O co chodzi? Człowiek miał być kreatorem czego? To była nowa wizja człowieka w ideologii komunizmu. Człowiek ten miał się charakteryzować tym, że największą wartością dla niego w życiu miała być praca. Elementem jego życia miały być również wczasy. Praca i wczasy to była jedność, ponieważ w czasie wypoczynku miał nabierać sił, obyć się z kulturą i z pełną energią wrócić do swojego zakładu pracy, który można powiedzieć, że był jego panem. Drugim domem. Tak, drugim domem, dokładnie tak. W ten sposób miało tworzyć się całe nowe społeczeństwo bezklasowe. Jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz tego okresu, to w tych teoriach, w ideologii miało polegać to na tym, że kiedy robotnik odwiedzał dom wczasowy, miał zachwycić się jego wnętrzem, tym projektem i z tą myślą, z tymi wrażeniami wrócić do siebie i kreować tak swoją rzeczywistość najbliższą wokół. Wówczas, jeżeli to wszystko by zadziałało, to ta rzeczywistość, która by go otaczała, miała być taką, jaką mu zaproponowano. Tyle, że komunizm nie brał pod uwagę jednego, tak? Dlatego upadł, że człowiek jest wolny. On decyduje, co będzie robił, jak będzie kształtował swoją rzeczywistość. Pan również jest wolny, tak jak człowiek. Jeździ Pan po różnych festiwalach? Jeździmy, tak. Tak. I tak się zastanawiam, czy jest jakiś element krajobrazu, architektury, urbanistyki gdzieś w tych miejscach, które Pan odwiedza, które można byłoby
przenieść na nasz grunt? Czy mamy coś, co może być dla nas inspiracją? Czy są takie miejsca? Myślę, że dostrzega to każdy, który wyjeżdża za granicę, na zachód czy na południe. Zachwycamy się porządkiem, jaki występuje na przykład w Niemczech czy w Austrii. Zachwycamy się architekturą Chorwacji, gdzie mamy na przykład dachy w jednym kolorze nad morzem. A zastanawia mnie zawsze fakt, dlaczego tego nie chcemy przełożyć na naszym terenie. Zachwycamy się tam, a u siebie pasuje nam ten olbrzymi chaos przestrzenny, który jest. Niedawno Państwowa Akademia Nauk zrobiła badania, które wykazały, że rocznie chaos przestrzenny kosztuje nas 80 miliardów złotych. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś chce budować przysłowiowe domy w górach, chce przecież tam mieć drogę, chce mieć kanalizację, chce mieć prąd, wszystko to generuje olbrzymie koszty. Gdyby wszystko było na przykład w jednym skupisku, jest to dużo bardziej oczywiście ekonomiczne. Wydaje mi się to absurdem, gdzie nie jesteśmy po prostu jednym z bogatszych krajów na świecie, a tak po prostu trwonimy pieniądze przez właśnie efekt tego chaosu przestrzennego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Mateusz Bieresz. Również dziękuję.